Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Dzisiaj przetestowałyśmy dla Was, właściwie na dzisiaj przetestowałyśmy dla Was zestaw Mały Doktor od firmy Dumel. Jest to zabawka z serii Dumel Discovery. Mały Doktor mieści się w takim plastikowym kuferku. Dość porządnie jest wykonana, powiem Wam. Nie jest to pierwszy zestaw Małego Doktora, jaki mamy, ale jest najfajniej wykonany, najporządniej, mimo że zobaczcie, jak to się otwiera w ten sposób, to nam tutaj odpada już któraś z tych klapek, wyczepia się z tych zaczepów i odpada. Można to sobie oczywiście wczepić. Myślę, że ta, bo zobaczcie, tutaj się zrobił taki większy prześwit, więc myślę, że to ta odpada. Można zaczepiać, niestety już notorycznie ona się wyczepia, no ale jest nadal w użytku. Musi nam kliknąć, słyszycie, kliknęło, jest zamknięte szczelnie i można sobie zestaw zabrać do zabawy. Dobra, i teraz Wam pokażę, co się kryje w środku, co znajdziemy w środku. Znajdziemy tam stetoskop. Ja go mam osobno, bo on nam się nie mieści. Jak Martyna chowa, to nie potrafi całego spakować, bo trzeba się nieźle natrudzić, powiem Wam, żeby spakować to tak, jak było. Mamy coś takiego, ale niestety nie mam pojęcia, co to jest. Rozglądałam się w internecie, aby znaleźć, co to zawiera ten zestaw i powiem Wam, że nie trafiłam. Nie ma w wykazie rzeczy, nie ma właśnie wyszczególnionego, co to jest. No ale dobra, coś jest. Mamy tabletki, które można sobie powycinać. U nas, jak widzicie, są niewycięte. Mamy wizytówkę, którą można sobie wypisać. Mamy ciśnieniomierz. Ja Wam za chwilę opowiem o każdym elemencie, tylko na razie zobaczcie, co jest w zestawie. Mamy nożyczki, strzykawkę. O, mamy jeszcze książeczkę zdrowia. Były też w zestawie naklejki, widzicie. Zresztą tutaj kwiatuszki, takie panie pielęgniarki, więc naklejki wszystkie są tutaj. To jest książeczka zdrowia. Jeszcze jeden blister z tabletkami, termometr i buteleczka z witaminami. I to by było na tyle, widzicie, torba jest pusta. Torba, jak już mówiłam, bardzo porządnie wykonana. Jest to bardzo mocny plastik, nie jakiś tam cieniutki, ale zabawki Dumel z reguły charakteryzuje bardzo dobre wykonanie. Nie trafiłyśmy jeszcze na zabawkę, która byłaby niefajnie wykonana. Mówię o marce Dumel, także ja jestem z tej firmy zabawek bardzo zadowolona. Odłożymy sobie na bok, odłożymy sobie też to wszystko tutaj na bok i ja Wam już po kolei będę mówić, co to wszystko tutaj nam, do czego to wszystko służy. Zaczniemy od stetoskopu, już tutaj został największy, wykonany też bardzo porządnie. Patrzcie, mocno dusimy i to się nie wygina nic a nic, jest to twardy plastik. Tutaj zakończony takim jakby z takiej jakiejś twardej gumy może, czy z jakiegoś takiego innego tworzywa. To w każdym razie jest jakieś takie trochę inne tworzywo, albo po prostu inny rodzaj plastiku niż ten. Te części właśnie, co wkładamy w uszy, tutaj jest gumowy, taki wyginający się na wszystkie strony ten kabelek. No i na końcu mamy element, którym słuchamy bicia serca. Tu jest taki guzik i teraz posłuchajcie. Jednak nie posłuchacie, bo bateria siadła. No nie, a ja jeszcze chwilę temu sprawdzałam, czy to działa i działało.
Och, no jestem rozczarowana, powiem Wam. Nie to, żeby coś było nie tak z tymi bateriami, bo one już bardzo długo u nas działają, a patrzę teraz, jakie baterie. O, nie mam ich w domu, te malutkie. No to nie posłuchacie. W każdym razie, jak to się włącza, to słychać bicie serca, a drugi raz, jak włączycie, to jest kaszlnięcie. Więc jest to świetne i to jest bardzo często u nas było używane, więc chyba dlatego już po prostu się ta bateria w końcu wyczerpała, ale no mówię, dosłownie chwilę temu sprawdzałam i działało. No nic, trudno. Jest to dźwięk bicia serca i dźwięk kaszlnięcia i są to bardzo realistyczne dźwięki. Na pewno gdzieś tam można sobie posłuchać w internecie, więc zobaczcie. Przejdziemy sobie teraz do następnego elementu, ale nie wiem, co to jest. Jeżeli wiecie, co to jest, dajcie znać. Ja niestety nie wiem. Tutaj jest takie jakby gumowe i nie wiem, czy to jest ten taki młoteczek jakby. Nie mam pojęcia. Jest to w każdym razie taki element plastikowy. Nie wiem, do czego służy dziewczynom w zabawie. Po prostu taki jest. Dalej są nożyczki plastikowe, zaokrąglone, nie są wcale, a wcale ostre, są bardzo zaokrąglone, można by powiedzieć, tutaj z tej strony także, więc nie przetnie się dziecko nimi. Dalej jest buteleczka z syropem, którą można odkręcić, ona jest w środku oczywiście pusta. Dalej mamy termometr, on pokazuje nam temperaturę stopniach Celsjusza i Fahrenheita. Teraz jest na niebiesko 36 stopni Celsjusza. Nadusimy. Jest 37, jasno niebieski. Jeszcze raz dusimy. Różowy 38. Jeszcze raz i mamy 39 stopni Celsjusza na czerwono. Jeszcze raz nadusimy i już jest nam od nowa leci. Świetne to jest. Naprawdę fajne. Strzykawka. Posłuchajcie. Też jest ekstra. Tak to wygląda. Tutaj ma dziurkę, przez co właśnie wylatuje powietrze. Bez żadnej siły to chodzi, leciutko się dusi. Wszystko działa jak należy i ostatni ciśnieniomierz. Można go sobie założyć na rękę, jest na rzep przyklejany. Teraz musicie go wyraźnie obserwować. Gdzie to jest? Tutaj z tej strony. Tak jakoś od boku muszę Wam to pokazać, bo jak dusimy na pompkę, to on nam się tutaj, zobaczcie. Obraca w środku się. Im mocniej dusimy, tym mocniej się obraca. Tutaj akurat od tej strony nic się nie dzieje, to jest tylko taka atrakcja właśnie od boku. Też jest giętkie jak przy stetoskopie. Tutaj mamy też taki giętki ten element, no i tutaj z materiału wykonane. Jestem bardzo zadowolona jakością wykonania tych zabawek. Co prawda, jak mówiłam, odpada nam troszeczkę to zamknięcie tej walizki, ale poza tym zabawki są bardzo dobrze wykonane. One są przeznaczone dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia, dlatego one są takie duże, żeby dziecko ich czasem nie zjadło. No tutaj musimy wymienić te baterie. O, jeszcze jedna próba. Niestety. Przed samym nagraniem nam się rozładowały baterie, ależ jestem teraz niezadowolona. Bo takie fajne dźwięki to wydaje. Chciałam Wam pokazać. No trudno, jak będziemy mieć nowe baterie, jak będę pamiętała, żeby jutro kupić, to jutro Wam pokażemy. Wrzucimy taki krótki film na drugi kanał, może żeby już tutaj nie mylić, to na drugim kanale wtedy wrzucę link, że sobie posłuchacie, jak to działa. No i generalnie, jak już mówiłam, bardzo jesteśmy z tej zabawki zadowolone, pomimo tego, że odpada ten element,
który się zamyka, ale tyle czasu ją mamy, nic się poza tym nie dzieje. Zabawka Dumel kolejna już będzie na długie, 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 długie lata. Nic się z tym nie stanie. Więcej o zabawce, o małym doktorze poczytacie na naszej stronie. W opisie filmu znajdziecie link do naszej strony. Ja Was tam zapraszam. Subskrybujcie nas, polubcie nas. Aha, jeszcze w opisie filmu znajdziecie link do cen tej oto zabawki. Jeżeli jesteście ciekawi, ile kosztuje teraz, to ja Wam wrzucę tam na dole link. Zobaczycie sobie, gdzie i za ile można ją kupić. Pozdrawiam Was już gorąco, dziękuję za uwagę, trzymajcie się!